Siemanko, z tej strony Kuba, witam Cię ponownie na kanale Po Prostu Geek. Dziś mam dla Was taki wielki zestaw, jak widzicie, z LEGO City o numerze 60228, a jest to Centrum Lotów Kosmicznych. Muszę przyznać, że ta seria LEGO naprawdę mi się spodobała i dlatego postanowiłem kupić ten oto duży zestaw. Nie największy, ale uważam, że jeden z fajniejszych. Dobra, nie ma co przedłużać, zaczynamy. Ogromne, ogromniaste pudło, jak możecie zauważyć, wielką rakietę, jak sama nazwa mówi, Centrum Lotów Kosmicznych. Tutaj, gdzie wszystkim się zarządza, mamy też tory dojazdowe, które dowożą naszych astronautów do rakiety. Mamy też jakiś próbny łazik i jakiegoś robota. Wszystko to możecie zobaczyć na pudełeczku. Jest też ukryta... Co? Satelita. Tak jest, ukryta satelita. Dobra, tak wygląda pudełeczko z tyłu. Widzicie to? Widzicie to wszystko. Mamy tutaj pokazane, jak rozkłada się nam rakieta. Mamy tutaj pokazany start rakiety. Mamy tutaj pokazany ten łazik, tak jak Wam mówiłem. Co tam jeszcze mamy pokazane? Tutaj mamy Centrum Lotów Kosmicznych. Jak widzicie, jest możliwość włożenia telefonu do tego centrum. Tak, można ściągnąć aplikację i można włożyć tam telefon i będziemy mieli normalne odliczanie startu i nie tylko, są tam dodatkowe rzeczy, na pewno aplikacje już pobrałem, także na pewno jest dużo, dużo, dużo rzeczy dla fanatyków rakiet. No i ogólnie to wszystko jest inspirowane przez NASA, nie inaczej. Dobra, ja myślę, że nie ma co przedłużać. A, w zestawie mamy 6 figureczek tylko. 6 figureczek i cena katalogowa to 449,99. Także nie wiem, jak to się ma w stosunku jakość do ceny. Nie, no dobra. Zestaw mi się podoba, ilość figurek mogła być większa za tą cenę. No ale nic. Zbudujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Ja zaraz do Was wracam. Jo. Widzicie to? Widzicie, ile to miejsca zajmuje? Jakie to jest duże? Jaki duży musi być kadr, żeby to wszystko umieć zobaczyć tutaj w kadrze, jak to wygląda? Muszę Wam przyznać, że rakieta prezentuje się świetnie. Naprawdę rakieta z tą całą swoją wyrzutnią prezentuje się naprawdę świetnie. Te silniki, modułowość tej rakiety, tutaj te pompy paliwa, o ile się nie mylę. Ale mogę się mylić. No i plus całe to centrum kosmiczne. Proszę Państwa, tutaj się dzieje wiele, wiele ciekawych, różnych rzeczy. Ale do tego wszystkiego przejdziemy za chwilę. Jak widzicie, tu się otwiera, tam się otwiera. Mamy tutaj też, jak mówiłem, dojazd. No i tutaj się zatrzymujemy. Tak jest, bo jest barierka. Dobra, zaczniemy w takim razie od tej oto rakiety. Bang! I stanowiska startowego oczywiście. Zaraz wracam. I tak oto, moi kochani, prezentuje się rakieta, wyrzutni. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładne kolory. Kolory mi się bardzo podobają tej rakiety. Takie, powiedziałbym, miedziane, złoto, złoto-miedziane. Jakiś brąz taki, no nie wiem, jaki to jest konkretny kolor, ale ten kolor bardzo mi tu pasuje, jak najbardziej. Nie jest to pomarańcz, jest to taki brązowy pomarańcz może. No plus silniki rakietowe, plus sama rakieta, plus to, że jest modułowa, no i to, jak jest wmocowana tutaj, jak widzicie, tak jak mówiłem, tutaj ma te pompy paliwowe. I najlepsze, gdy startujemy, muszę ją ustawić w ten sposób, gdy startujemy z tą rakietą, co się dzieje? Bang! Opadają nasze pompy, a rakieta idzie w górę. Podstawowa sprawa. I jak wracamy? Pyk! Wszystko wraca na swoje miejsce. Super? Super! Uważam, bardzo prosta konstrukcja, ale świetna. Wyjmiemy tą rakietę może z tego uchwyciku. Dobra, sam uchwycik, jak widzicie, właśnie tutaj te dwa wspomagania.
I tutaj mamy miejsce na nasze silniki rakietowe, które tu możecie zobaczyć, tak, te po bokach białe, tutaj jest miejsce na nie, tu i tu. Takie możemy włożyć. No i tu widzimy ogień, tak, niby ogień, ale to wygląda jak lód. A to taki zimny ogień, nie? To jest taki kolor niebieski. W każdym razie mamy bardzo, bardzo stabilny i solidny uchwyt na rakietę. W dodatku ruchomy. Fajnie, że imituje nam to właśnie start prawdziwej rakiety. Co do samej rakiety. Rakieta, jak mówiłem, kolor świetny, bardzo ładnie wygląda, no bardzo ładnie się prezentuje, wygląda jednolicie, nie widać za wiele, że to klocki, no i muszę przyznać, no, że jest świetna, że jest świetna. Dobra, tu możemy odczepić silniki rakietowe, oczywiście po starcie, gdy przejdziemy atmosferę już, czy tam stratosferę, odrzucamy silniki rakietowe, sprowadzą nas tylko te silniki na dole. Co? Tutaj mamy oczywiście schowki w rakiecie, w jednej i drugiej, znaczy na górze i na dole. Pyk, jeden schoweczek. Mamy satelitę szpiegowskiego z wielką lunetą w środku. To już jest moja trzecia satelita, bo to jest mój trzeci zestaw i w każdym zestawie jest satelita. Także już tych satelit się namnożyło, możemy coś z nimi podziałać. I taki sam schowek znajduje się piętro niżej. Tutaj jest pusty, łatwiej się do niego dostać oczywiście właśnie jak ściągniemy te boczne silniki. No i tak jak mówiłem, możemy... Aha, czekajcie, no to jeszcze pokażę wam kokpit. Ściągamy takie coś, szybkę, przezroczystą. No i mamy kokpit, widzicie? Jest kokpit. Miejsce mamy dla astronauty. Mamy też tutaj dwa komputery, którymi sterujemy tą całą rakietą i sprawdzamy wszystko, czy dzieje się tak, jak powinno się dziać. Dobra. Możemy ją rozłożyć troszkę. Uwaga, gdzie lecisz? Jedyny minus tego, trzeba to takie brudne. Jedyny minus tego, że jest zmocowanie tylko z jednej strony. Tutaj jest tylko jeden klocek. I jest bardzo słabe mocowanie. Powinien być po drugiej stronie taki sam klocek i na pewno byłoby lepiej, bo jak zauważyłem, dzieci w pierwsze co to chwytają za to, a reszta rakiety zostaje albo odpada i spada. Tak, jak było pokazane na pudełku, już to miałem skończyć, ale dobra. Możemy każdy moduł rozłożyć. I ten moduł możemy przyczepić do stacji na przykład, bo na takie same uchwyty jest to zrobione, czyli możemy rozbudować swoją stację na przykład o te moduły. Ciekawa sprawa. I tak samo rozszczepia się ten moduł. Czyli rakieta naprawdę świetna. Bardzo mi się podoba, bardzo ładnie to zrobili. Jak widzicie, czasem ciężko włożyć, ale jak widzicie, jeszcze ma naklejkę tutaj. Tak jak wszędzie, wszystkie te nowe zestawy z tej właśnie serii mają te naklejki, specjalne logo. Mistrzostwo świata. Dla mnie mistrzostwo świata. Uwaga, lądujemy. Wylądowaliśmy. Przejdźmy dalej. Dobra, mamy tutaj samo centrum kosmiczne, moi kochani. Trochę toru wam pokażę, dlatego jestem jeszcze na szerokim kadrze. Tutaj tym tor mamy przyczepiany do samej kontroli lotów. Świetnie to wygląda. Tutaj możemy wejść bezpośrednio na tory. Stąd wyrusza oczywiście nasz astronauta, który jedzie do samej rakiety. Rakieta stoi nam, jak widzicie, tu. I podjeżdżamy pod samą rakietę. Jeszcze raz. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. Myślę, że fajnie można to rozbudować. Jak ktoś ma więcej torów w domu, może zrobić dziwne, przedziwne, różniste konstrukcje.
i naprawdę można rozbudować całe to centrum lotów, żeby było większe, fajniejsze i takie może nawet nowocześniejsze, jak to woli. Jak powiedziałem, ograniczy nas tylko wyobraźnia. Teraz przejdziemy do tego oto budyneczku. I tak oto, moi kochani, prezentuje się budyneczek naszej kontroli lotów. Możemy go rozłożyć w różny sposób, zaglądnąć do niego w różny sposób. Jak mówiłem, mamy tutaj miejsce na komórkę. Tutaj mamy w ogóle cały mechanizm do tego, aby nasze centrum kontroli lotów działało, ale do tego zaraz przejdziemy. Tak wygląda z boku. Tu mamy wejście. Proszę bardzo. Wejście w ogóle na kod. Nie wiem, czy widzicie, kod, tak? Trzeba wpisać kod i dopiero otworzą nam się drzwiczki. I tak prezentuje się dookoła. Dobra, zacznijmy tutaj od samej góry. Możemy ściągnąć te oto tutaj szyby i będziemy mogli zobaczyć, co znajduje się w środku. Jak widzicie, w środku mamy wielki ekran, który pokazuje nam, co się dzieje z naszą rakietą, jak to w centrum kontroli lotów. Mamy tutaj dwójkę ludzi, którzy obsługują to właśnie centrum. Mamy tam komputery, dwa duże ekrany i na tych ekranach, jak możecie zauważyć, czekajcie, tutaj trzeba wyzerować, mamy na przykład takie tutaj odliczanie, jest 0. Tak, od zera i zaczynamy od trójki odliczanie. 3, 2, 1, 0. I rakieta startuje. A tu znowu na monitorze, nie wiem czy widzicie, widzicie jak się obraca tutaj, nie? Widzimy, w którym miejscu akuratnie znajduje się nasza rakieta lub i gdzie są satelity. Wszystko to możemy kontrolować właśnie na tym wielkim ekranie. Odliczanie, jak i to, gdzie znajduje się rakieta. Widzicie, jak się tam to kręci. Może zrobimy jeszcze tak, bo da się to tak zrobić. O! O! Telefon komórkowy się sypnął. 3. 2, 1, 0 i ruszyła. I tutaj proszę zobaczyć, jak się to kręci. Fajnie, że mamy oddzielony cały ekran od stanowisk sterujących. Jak widzicie, fajnie to wygląda, jak tak to rozłożyłem, bo wy widzicie ekran i widzicie to, i widzicie tutaj te osoby, które kontrolują to wszystko. Świetnie. I tak jak mówiłem, do tego możemy jeszcze dodać tutaj, włożyć telefon z specjalną aplikacją, którą możecie pobrać z Google Store'a, czy z App Store'a, czy nawet wchodząc przez stronę lego.com/apps. Tam możecie znaleźć aplikację. Dobra, przejdźmy dalej. Co my tu mamy? Jeszcze został nam łazik. A oto, moi kochani, łazik, który może jeździć w każdą stronę. Jest to łazik jakiś kosmiczny w każdym bądź razie i testują go tutaj właśnie w centrum lotów. Proszę zobaczyć, jak te koła się obracają świetnie i delikatnie to bardzo chodzi i porusza się w każdą stronę. Bardzo prosta konstrukcja. Jak widzicie, cztery koła. Tutaj mamy sterowanie, panel sterujący, czyli klocek na jeden na dwa stady. Od razu z nadrukiem. Bardzo prosty nadruk, czyli widzimy, że można bardzo prosto tym oto pojazdem startować, plus sterować, plus mamy ramię mechaniczne, które prawdopodobnie może nam coś złapać, jeśli tylko będziemy mieli jakąś taką potrzebę. To porusza się prawie w każdą stronę. Później możemy je złożyć i zaparkować w naszym łaziku. Świetnie, co? Do tego mieliśmy jeszcze taki kawałek, nie wiem, imitujący jakąś planetę kosmiczną. Jest to 6 na 6 stadów. Mamy tutaj kawałki skał oraz tu mamy jakieś wyliczenia na czymś, nie wiem. Kawałki skał też są, jak możecie zauważyć, w przekroju nawet. Tak to wygląda. I robot.
Taki sam jak był na stacji kosmicznej, jeśli chodzi o budowę tego, tylko tamten mógł latać, a ten jest przyczepiony do jakiegoś małego wózeczka, na którym ma narzędzia, jak widzicie, piłę i klucz, oraz ma jakąś czerwoną, przezroczystą płytkę, jakiś komputer zapewne, który działa razem z tym i pewnie mogłoby coś to razem działać, ale nie wiadomo, o co chodzi. W każdym razie tak wyglądają wszystkie pojedyncze części. Zaraz przejdziemy jeszcze do figurek i aplikacji. Jo. Dobra, moi kochani, tak prezentują się prawie wszystkie figurki z tego zestawu, bo jest jeszcze jeden astronauta, a dokładnie astronautka, która w tym momencie siedzi w tej oto rakiecie, tutaj. Tu. W każdym razie przejdziemy do tych figureczek szybciutko, jak wyglądają tylko i lecimy. Po kolei. Astronauta. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików, to bardzo proste stroje pomarańczowe z białym paskiem, jak widzicie. Fajny detal. Co mi się podobało za pierwszym razem, jak widziałem te figurki? Hełmy. Dwukolorowe hełmy. Tutaj widzicie czarne z białym. Do tego szybka, która się nie otwiera. Szare rękawiczki. Nadruk z przodu. Butla. Nadruk z tyłu. I dwie buźki, moi kochani, dwie buźki. To jest jedna uśmiechnięta i druga bez większego jakiegoś wyrazu. Tak się to nam prezentuje. Przejdźmy dalej. Pani profesor, proszę zobaczyć panią profesor w białym wdzianku. Kitlu, czy jak to się tam nazywa, widzimy tutaj ładne nadruki, mamy długopisy, mamy jakąś przepustkę, wcięcia w talii, rude włosy spuszczone na jedno ramię, z drugiej strony przechodzą do tyłu, dłuższe włosy, jak możecie zauważyć, pod spodem szara koszulka oraz szare spodnie, wszystko ładnie stonowane, jeśli chodzi o tył figureczki. Widać tylko tutaj właśnie wcięcia w talii. Jeśli chodzi o buźkę, tutaj mamy fajną buzieczkę, na której ta figurka puszcza oko. Bardzo fajnie to wygląda. No a z drugiej strony mamy taki chytry uśmieszek, że tak powiem. Chytry uśmieszek, bardzo fajna buźka. Muszę przyznać, że to mrugnięcie bardzo pasuje i bardzo mi się podoba. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale muszę przyznać, że świetne. Przejdźmy dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy jakiegoś pana z kontroli lotów. Bardzo prosta, fajna figureczka. Szare spodnie, kamizelka, biała koszula, krawat. Bardzo ładnie to wygląda z niebieskimi wykończeniami. Do tego buzieczka z okularami. No i włoski, o, które się nam przekrzywiły. Włoski, które się przekrzywiły, ale to nic. Tu chyba mamy jakąś panią menadżerkę z kontroli lotów. Był do niej dodany telefon komórkowy. Jak widzicie, też prosta figurka. Znowu szare spodnie w kolejnym szarym odcieniu. Myślę, że tak jak pani doktor. Szare spodnie. Widzimy tutaj jakiś żakiecik, bluzeczka plus apaszka oraz wycięcia w talii. Typowa kobieca mini figurka. Żółta twarzyczka z okularami. Krótkie włosy podobne do Captain Marvel. Bardzo fajna figurka. Pokażę wam. Tak, z tyłu nic specjalnego, wycięcia w talii jak zwykle. Jeśli chodzi o drugą twarz, nie posiada. Możemy przejść dalej. Proszę bardzo, i to jest nasz ostatni tutaj pomocnik, czyli ostatnia mini figurka w jakimś stroju roboczym, granatowym, z pomarańczowymi wykończeniami. Widzimy też jakąś plakietkę. No a na twarzy widzimy okulary ochronne oraz hełm. Jeśli chodzi o tył figurki, mamy tutaj tylko pasek pomarańczowy z tyłu, który jest przenoszony przeniesiony z przodu. Bardzo fajna figureczka tak samo. Szkoda, że tylko jedna w takim zestawie. Na te trzy zestawy mam tylko jedną taką figurkę, a mam już pięciu astronautów chyba, czy czterech. Pięciu. No to także sporo, muszę przyznać, a centrum całkiem fajne.
Czyli nic, mogę tylko polecić ten zestaw. Tak naprawdę na internecie możecie go znaleźć już prawie o 100 taniej niż cena katalogowa na Allegro. Także jeśli ktoś jest zainteresowany takimi zestawami, to jak najbardziej polecam. Jest to, jak mówiłem, jeszcze aplikacja z telefonem, ale już trwało to tyle, że dogram to osobno i puszczę Wam osobno, jak to się prezentuje. Dobra, a ja się z Wami teraz żegnam. Dziękuję, że byliście. Bądźcie grzeczni i niech geek będzie z Wami. Zobaczymy się jeszcze w tym tygodniu. Jo!